Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim kanale. Na wstępie, zanim zacznę opowiadać o budowli i w ogóle o całym świecie jajecznicy, bardzo was pragnę przeprosić, że w tą sobotę nie było kasboty oraz że filmik dopiero pojawia się dzisiaj. Otóż postanowiłam się zaszczepić, być patriotką, czy też zrobić coś dla społeczeństwa. Poszłam, nadstawiłam ramię. Pojawiła się pielęgniarka, mniej więcej wyglądająca jak zapaśnik, taki dobrej klasy zapaśnik, no i mnie zaszczepiła. I byłoby wszystko w porządku, gdyby nie fakt, że ta szczepionka nabrała jej krzepy i mnie znokautowała. 3 dni. Bolało. Wiedziałam, że mam nogi, wiedziałam, że mam włosy, wiedziałam dosłownie o każdym skrawku, milimetrze swojego ciała, łącznie o paznokciach i wszystkich elementach, które nie są unerwione. No ale cóż. Jest już lepiej. Pierwsze mam za sobą. Ponoć najgorszy jest pierwszy raz. Drugi już umówiony. No i co? No, przynajmniej mam taką nadzieję, że nie trafię pod respirator dzięki temu. No i czekam tak cały czas na, wiecie, ten odbiór 5G. No cały czas mam nadzieję, że będę kompatybilna z moim telefonem. No i jakoś to pójdzie. Odnośnie budowli, bo to jesteście prawdopodobnie tutaj dlatego. No, nie przecież, żeby słuchać, że gadam o wszystkim i o niczym i o kobitce, która mnie zaszczepiła i wyglądała jak zapaśnik. I to zawodowy. I była tej samej delikatności. Budowla dzisiaj, którą chcę wam przedstawić, jest nowoczesna. Trochę pachnie mi Ikeą, bo taki miałam zamysł, żeby wykorzystać jak najwięcej z życia eko. Te wszystkie, wiecie, takie w pewnym stopniu surowe, wykonane troszeczkę ręcznie rzeczy. Przede wszystkim surowe drewno, piękne, szlachetne, surowe drewno, ale jasne. Zainspirowały mnie te drzwi z życia eko, których no, chyba użyłam tylko z raz lub dwa. No wiecie, człowiek tak najczęściej, a, bo mnie się podoba to i tak jakoś zostaje najczęściej przy tym. Więc środek, miałam przez chwilę taką wizję, pomysł, bo wiecie, siedzi się na tym pornie dla białych kobiet, Pinterestie, przegląda się te wszystkie obrazki i było takie puf. Okej, coś w tym stylu. Idziemy. Nie przyzwyczajajcie się za długo do tych drzwi w środku z tymi dziwnymi futrynami, bo one wylecą. Drzwi są piękne, są po prostu śliczne i teksturę mają ładne. No, ale na co ta metalowa futryna dookoła? Na co? Ludzie! Matko kochana, chyba jako półka jedynie, żeby coś na górze postawić. W jakiejś tam budowli tak to wykorzystałam w kiblu, że środki czystości były na górze. No ale tak to? Jej, weź się zastanów, coś ty zrobił. Nie idź tą drogą. Jedno życie masz, a tak nim szastasz. No więc, a my mówiąc o szastaniu życiem. Słuchałam ostatnio, już jakiś czas temu, pewnego stand-upowca, który powiedział, tutaj będę mówiła łagodniej, że każdy z nas ma w sobie takiego złośliwca. Wiecie, takiego potworka, którego raz na kiedy trzeba nakarmić, a potem on idzie z powrotem spać. I powiem wam, że to prawda. Stojąc u bliżej nieokreślonego owada markującego wiele różnych polskich, niepolskich produktów w kolejce, czekała za mną i za moim partnerem kobieta. Niby zwykła, przeciętna. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że 3 osoby w kolejce, przy drugiej kasie również 3 osoby w kolejce, a to na cały regulator, że co to tutaj się dzieje, że tyle ludzi, a tylko 2 kasy czynne. No i słuchajcie, jedzie. Obsługujący nas kasjer, po prostu jego mina była bezcenna. Jakby mógł, to by wstał i zrobił to, o czym ja też myślałam. Po prostu odpowiednio potraktował tą panią zgodnie z tym zachowaniem jej. Żal mi było go jak diabli, no ale co można zrobić? No, po prostu zlać. No, życzyłam mu cierpliwości, spokoju i normalnych klientów dalej, spokojnej pracy. Oczywiście podziękował. No i co? No i to się poszło. Tutaj się poszło coś dokupić, tam się poszło coś dokupić. No i weszłam do jednego sklepiku. Nie będę mówiła jakiego, bo nie robimy reklamy. No i owa pani stoi za mną w kolejce. Tak, stoi za mną w kolejce. No i się pyta. Pani! Ta wołowina to tylko tyle, co jest? Sklepikarka grzecznie pani za ladą odpowiada, że tak. No i przyszła moja kolej. Wie pani co? Poproszę tą całą wołowinę. Tak, mam pół zamrażalki wołowiny, w czym ja prawie nie jem mięsa i ogólnie z moim partnerem bardzo mało jemy mięsa, ale mina tej kobity
Jakbym mogła zabijać jej wzrok, to ja bym była trupem. I tyle by się skończyło z nagrywania filmików. A więc tak. Nakarmiłam tego bezczelnego, wrednego podelca, który był we mnie. Grzecznie poszedł spać dalej. Życzyła mi, oczywiście pani sprzedawczyni miłego dnia. I uśmiechnęłam się do tej kobitki, grzecznie wychodząc do mojego faceta, który z wcześniejszymi zakupami czekał przed sklepem. Wiecie co, powiem wam tak. Nie chcę to jakoś moralizować, mówić o matko w mieście, bądźcie tacy siacy owacy. Ale czasami weźmy, schowajmy tą naszą frustrację w spodnie. Czy w jakiś inny element garderoby. Bo powiem wam, ja bardzo współczuję kasjerom. Ilu podłych ludzi się po prostu kręci. Więc może do takich ludzi warto, żebyśmy czasami wypuścili tego drania, który jest tak w nas, wiecie, tak trawi, jest taki podelec, złośliwy i chce czasami wyjść. To po prostu pozwólmy mu. Tylko w ten sposób, a wy dalej się przy tym uśmiechać. No. To tak, jeżeli chodzi o różne perypetie życia ciotki Irse. Bardzo mi się podobają te okna z życia eko. Słuchajcie, parapet. To okno ma parapet. Jest pod tym względem genialne, gorzej trochę z ustawianiem, ale jak się pokombinuje odpowiednio, weźmie się, pokręci kamerą, to da radę. Zrobiłam trochę klasyczny. Powiem wam, że brakuje mi takich roślin, które wyglądają jak zioła. Najbardziej zbliżone to są właśnie dla mnie te w tych kwadratowych, bo tam można, jak się przymknie odpowiednio oko, to można powiedzieć, że jakiś tam rumianek, jakiś tam bliżej nieokreślony liść laurowy czy coś w tym stylu jest, czy jakieś oregano. Ale to trzeba naprawdę przymknąć to oko. Albo po prostu zdjąć okulary, jak ja to robię. Tak, moja droga, pralka jest. Jest bardzo niegrzeczna, bo zasłonki nie ma i na dodatek jest w łazience takiej, powiedzmy, ogólnej, więc cała w swojej okazałości. Zielona? To jest taki zieleń? No, można powiedzieć, że taki pseudozieleń, trochę, powiedzmy, z kroplą niebieskiego. No, z błękitem Paryża, czy z czymś takim. Wybrałam taki kolor, bo czemu nie? Trochę rozświetli tą łazienkę. Ogólnie łazienki uważam, że wyszły całkiem fajnie. Obie łazienki, ponieważ jedna jest u rodziców w pokoju, druga jest właśnie ogólna. Bo jakoś tak, wiecie, podczas budowy w Simsach to jednak mamy te amerykańskie naleciałości, żeby często był ten master room, ta sypialnia główna, gdzie jest właśnie ta łazienka. To jest takie mega amerykańskie. Bo zauważyłam, że w niektórych domach, jak bywałam u jakichś tam znajomych, którzy zamiast cisnąć się w klitce blokowej, tak jak ja to robię, ja nie muszę kosić trawnika, plus ten. Pozdrawiam wszystkich, którzy w majówkę kosili trawnik zamiast odpoczywać. To wiecie, no... Najczęściej łazienka była jedna na piętrze, druga na dole. Ale nie tak, że wchodziło się do łazienki z sypialni, więc to jest takie typowo amerykańskie. Jeżeli chodzi o rodziców, to tak myślałam, żeby jedno z rodziców się trochę zajmowało fotografią, drugie mogłoby być politykiem lub kimś takim. W sumie do polityki. No, mogłoby być czymś takim. Użyłam tutaj tego zestawu, tych półek do zdjęć. Oczywiście tam aparat musiał się znaleźć. I filmik robiłam, że tak powiem, na raty, bo nóżki, rączki, każdy element ciała dawał sobie zbyt mocno znać. Miałam nadzieję, że mogłabym powiedzieć, że to po prostu są objawy starości, ale nie. Dałam sobie chipa po prostu wsadzić w ramię i teraz sama mam za to. Obrazy nie szalałam. Z jakoś z dodatkami, obrazami i tak dalej. No wiadomo, w łazience będą jakieś kosmetyki, będzie wiele różnych rzeczy. Co nie zmienia faktu, że starałam się te wszystkie duperelki i kurzołapy ograniczać w tym miejscu. Dzieciaczków w pokoju są dwa. Spokojnie można wymienić łóżka na podwójne. W czym jeden zrobiłam tak pod, powiedzmy, nastolatkę, młodą dorosłą, artystkę. Chciałam użyć fioletowego łóżka. I tak się zaczęło. Biurko jest lekko krzywe, bo sądzę, że tam gdzieś musi te płótna układać, to wszystko, więc to biurko może trochę lata. Dałam niby kosz na pranie, ale ten zamknięty. Szkoda, że on nie działa, wiecie? To był kosz na pranie dodany bodajże w podstawce. Jest bardzo fajny, jest zamknięty. Można na nim czasami poukładać fajnie rzeczy, jak ma się tą czerwoną półkę, czy też bierze się góra-dół. No ale
No jest nie, no to jest po prostu element dekoracyjny. Trochę zrobiłam różnej kolorystyki, książki, jakaś tam skarbonka oczywiście. No musi być jakiś element muzyczny, bo jako nastolatka nie wyobrażałam sobie, żeby nie mieć muzyki. Mam telewizor, bo telewizor, niech se będzie, niech łapie kurz, ale muzyka no musiała być, no słuchajcie, no każdy to przeżywa taki moment. Nadal jestem, mam po prostu szał na punkcie muzyki i nie wyobrażam sobie, żeby coś nie brzęczało. Chyba, że jest rzeczywiście bardzo cicho w domu, no to zaczynam szukać pawia, gdzie te koty zostawiły. Drugi pokój jest dla młodszego dziecka. Oczywiście kolorystyka może się na dzień dobry kojarzyć z chłopcem, ale powiem wam, że nie do końca. Ja lubię niebieski. Chyba większość osób lubi niebieski, więc dlaczego dziewczynka nie mogłaby mieć niebieskiej ściany? No, czemu nie? Same chciałyśmy równouprawnienia? Nie, żebym ja nie była za przywilejami? No, ale chciałyśmy. Chciałam tutaj zrobić taką pseudo jakby ściankę, żeby te szafeczki wszystko pasowały do siebie. Uwielbiam tą szafę z dodatku. No i oczywiście musiałam wykorzystać pudełko, które dochodzi w Witaj w pracy, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby w dziecięcym pokoju były jakieś wazoniki mamy. Nie żeby moja mama nie nadużywała moich półek na różne tego typu pierdofiksy. Jeszcze to były czasy, kiedy korzystało się z serwetek. Nie powiem, moja mama robi piękne serwetki, no ale w każdym pomieszczeniu użyłam chyba wszystkich trzech wariantów tego dywanu, takiego, co ma tą plecionkę, bo brązowy trafił do dziewczyny, niebieski trafił, tam granatowy trafił do chłopca, a ten taki jasno-beżowy jest w głównej łazience. No, powiem wam, bo tak, bo chciałam i mi się ten brązowy o dziwo podoba, taki w kolorze czekolady. Odnośnie ogródków i tak dalej, dużo tego odnośnie, ogródków i tak dalej, no oczywiście musiał iść debak, no bo byłabym chora, jakby nie szedł. Staram się używać takiego debagu roślinności, jakie występują w danym obszarze. No tutaj akurat mamy oazę? Tak, to jest chyba, tak, to jest oaza. No to ze względu na to, że to jest nasza piękna oaza, to trochę ta roślinność taka lekko pustynna, coś w tym stylu. Miałam ochotę zrobić basen w platformie. Ale się zderzyłam z rzeczywistością. Platforma mnie znokautowała. Basen? Kpisz. Coś takiego mi się jeszcze szarego pojawiło pod tą platformą. Nie wiem co to. Próbowałam to skasować, kiedy sprawdzałam, czy wszystko jest używalne. Tak, wszystko jest używalne. Dostawiłam też już poza filmikiem kosz, bo zauważyłam, że zaczynam chorować na to, co większość osób budujących za dużo zapominał, no koszu na śmieci. Ale jest. Jest, trafi jak najbardziej do galerii już z koszem. Miałam taki pomysł zrobienia kącika trochę dla dziecka. Dlatego jest tam ten daszek, jakieś tam zabaweczki, jakaś kanapa, takie miejsce, gdzie powiedzmy mama by sobie usiadła z kawką, a toddler by się bawił. No, pozdrawiam wszystkie mamy i podejrzewam, że to tak jest, że jak dziecko jest też za cicho, to też jest źle jak z kotami. No to co, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będę się starała jak najszybciej wrzucić kolejny filmik. Zachęcam do subskrybowania, łapek w górę, bądź łapek w dół. Pozdrawiam osobę, która dała łapkę w dół. Mam nadzieję, że kiedyś się przedstawisz i nas przywitasz. Do komentowania. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Buziaki, pa, pa!